wiecie, ja zacząłem pić. Była to komunia. Rodzice podnieśli kieliszek i mówili, och, jak dobrze. I kiedy poszli po obrazek do kościoła, ja im spiłem wszystko ze stołu. Miałem wtedy 7 lat. To była komunia mojego starszego brata. I wiecie, jaką ja byłem drugi, to zawsze byłem poszkodowany w domu. Nas było dużo dzieci, ale ja jako drugi to byłem poszkodowany. Mój ojciec może nie umiał przekazać mi tej miłości, bo sam był wychowywany bez ojca. Wiecie, i zawsze mi mówił, z ciebie tu już nic nie wyrośnie, będziesz bandziorem. I tak jak mówił, tak to się stawało. Wiecie, kiedy miałem 14 lat, robiłem skok, airbag. To jest takie odwrotne salto. Uderzyłem głową w deskę, jeszcze 2 tygodnie chodziłem. Później byłem sparaliżowany do piersi, jeździłem na wózku, jąkałem się. I pamiętam, jak leżałem, kiedy pani doktor przyszła i pierwszy raz uczyłem się drugi raz chodzić w swoim życiu. To powiedziałem, panie, jak ja z tego wyjdę, to już ci będę służył do końca życia. Ale tylko jak wstałem, wiecie? Później pierwsze, co zrobiłem, to jak wyszedłem, mieszkałem w pięknej dzielnicy w Piotrkowie Trybunalskim, na najgorszej ulicy, gdzie pierwsze, co zrobiłem, to się zaraz jabłka wypiło. To jeszcze tak, dziękuję Bogu, że nie mam padaczki. Mam 10 lat, milicja mnie przyprowadziła, drugi raz pamiętam. Ale później tak dorastałem i mając bilet do jednostki, bo mama nie mogła sobie ze mną dać rady, powiedziała, że mnie wyśle do wojska. Mając bilet do jednostki, na dole werbowali na kopalnię. Ja byłem przeszczęśliwy. To dopiero miałem życie, jak wyjechałem na kopalnię. Ponieważ dostałem się na hotel, gdzie mieszkało 2,5 tysiąca mężczyzn, gdzie co drugi pokój to melina. Kiedy była wypłata, to przez 16-17 dni talerze fruwały po korytarzu. To mi było bardzo dobrze. Ja się robiłem, co chciałem. Pracowałem z początku jako kierownik po ośrodkach. Jeździłem po koloniach. Miałem dużo pieniędzy. Nieraz ludzie jak z tyłu w kolejce stali, to się pytali, synek, kaj ty to robisz, na jakim oddziale, że takie pieniądze zarabiasz? Tam założyłem kapelę podwórkową, gdzie w Przemyślu na 60 kapel podwórkowych zajęliśmy parę razy pierwsze miejsce. Wszystkie festyny, wszystkie kopalniane jakieś te imprezy, żeśmy grali. Znaczy, bo mi dobrze oddelegowywali mnie. Ale tam się wszystko załatwiało za alkohol. 3 razy mnie z tej kopalni zwalniano. 2 razy za alkohol, 3 raz ja się zwolniłem. Miałem ciąg 3,5 roku. Jak ktoś wie, co to jest pić 3,5 roku, to ja piłem 3,5 roku. Dworce, strychy i piwnice były moim przytuliskiem. Nie było wtedy domu Alberta, noclegowni. Wyciągałem chleb ze śmietnika, patrzyłem, gdzie nie spleśniały i go jadłem i zimną wodą popijałem. Jak ktoś kości wyrzucił, to je obgryzałem. Do tego mnie moja mądrość doprowadziła. Wiecie, jak wchodziłem do czerwonego autobusu czy do tramwaja na Śląsku, to ludzie się odsuwali na 3-4 metry, nosy zatykali i mówią, bo cuchniesz. Ja wtedy nie rozumiałem, co to, bo człowiek sobie nie zdawał sprawy nawet, że jak się 3,5 miesiąca nie myje, to cuchnie. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg ma samopoczucie dobre i wysłał człowieka z Wisły Nowej Osady, którym nie brudnego, śmierdzącego, on akurat był w garniturze, w białej koszuli, w krawacie. Ja idę sobie Pawlikowskiego w Żorach, a on się pyta, e, chłopie, mogę się o ciebie modlić? A módl się, mówię. Módl się, a co mi to tam zależy? Byłem szukany listem gończym. Oprócz smoły i lepiku wszystko na sobie spróbowałem. Miałem pistolet przystawiony, mieli mnie odstrzelić, wtedy był Związek Radziecki. Naprawdę mi było obojętne. Wiecie, ale ten Paweł Szarzec przytulił mnie, on kawał chłopa, zaczął się modlić i płakać. Ludzie stawali, bo on to głośno się modlił, nie patrzył na ludzi. Ale mówił, panie, ty widzisz tego alkoholika, ty widzisz, że on cuchnie, ty widzisz, jak on wygląda, ale ty mu możesz, Jezu, pomóż. Wiecie? A później na koniec powiedział, a ty teraz coś powiedz. Ja mówię, panie, na swój rozum to już wszystko zrobiłem, pokaż, co ty potrafisz. Oto widzicie dzieło Boże. Wiecie, jestem wdzięczny Jezusowi Chrystusowi. Mam wielkie, wiecie, wielki zaszczyt. Tak wyglądałem pierwszy dzień, kiedy brat mi dał 100 tysięcy i kazał mi, idź sobie zdjęcia zrób, bo ja jeździłem przez 3,5 roku bez dowodu, bez książeczki wojskowej. I to jest zdjęcie. Pierwszy dzień, jak przyjąłem, zobaczcie, że tu nie ma radości. Widzicie, ten zwrok? Ja tam pokazywałem na dole. A tak wyglądałem po pół roku. To jest dzieło Boże. Wiecie, to jest dzieło Boże. I to jest żywe świadectwo.
I cieszę się, że mogę tu stać, mogę was zachęcać, a szczególnie tych, którzy są pierwszy raz. Wiecie, decyzja do was należy. Ja tą decyzję zrobiłem w 91 roku. Był to wtorek, 13 października, 18:30, kiedy Bóg posłał Pawła, którego postawił na mojej drodze. Wiecie, i od tej pory ja się zmieniłem. I nie zamieniłbym ani jednej minutki. Nie wiem, co to jest spadka. Nie wiem, co to jest ten zapicie, czy... Paliłem 120 papierosów. Wąchałem klejki rozpuszczalniki. Wiecie, paliłem marihuanę. Nawet na odwyku nie byłem. I to jest Bóg. To jest Bóg. On jest żywy, realny, a ja jestem Jego żywym świadectwem. To widzicie, jestem uśmiechnięty, radosny, ale wszystko zawdzięczam mojemu Panu i Stwórcy Jezusowi Chrystusowi. I takiego Boga wam życzę, bo On jest dla wszystkich. To nie jest tylko dla wybranych, chcę wam powiedzieć. To nie jest dla Heńka, to nie jest tylko dla Mirka, to nie jest dla Maćka. To jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich. Przyjacielu czy przyjaciółko, to jest też i dla ciebie. Wiecie? Chcesz być szczęśliwa, czy ten... Ja nie mówię tutaj, ja na stare pieniądze miałem 2,5 miliarda do spłacenia. Ja to spłaciłem w ciągu 2 lat. Na nowe to jest 250 tysięcy. Ja nie chcę mówić, ile ja musiałem jeszcze spraw, ile musiałem stawać w sądzie. Ale kiedy ja miałem 210 wtedy kradzież z pobiciem i kiedy w Gliwicach miałem sprawę, to chcę wam powiedzieć, że wtedy też myślałem, że pójdę siedzieć. Ale Bóg zrobił co innego. Nie poszedłem siedzieć. Co jest, jako recydywista dostałem drugi raz wyrok w zawieszeniu. To jest nie, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego mogę i mam za co Bogu dziękować. Wiecie, i mam jedno tylko. Jak od początku kochałem Jezusa Chrystusa. Jak się nawróciłem, tak kocham Go do dziś. A może i więcej, bo naprawdę mam Mu za co dziękować. I życzę wam takiego Jezusa. Zderzcie się, ja się zderzyłem z Jezusem Chrystusem jak z pociągiem, wiecie? I życzę wam takiego zderzenia też. Dlatego, że mnie lekarze powiedzieli, że ja z tego nie wyjdę. A ja widzicie, ja tu stoję, cieszę się i wielbię mojego Pana i Stwórcę. I takiego Jezusa wam życzę.